zderzenie z tarpanem. 10 września 1984 rok. Rano melduje się u dyspozytora, otrzymuje wykaz pracy, podpisuje zarządzenia i wraz z pomocnikiem i szkoleńcem z technikum kolejowego w Poznaniu udajemy się na peron, gdzie przyjeżdża pociąg osobowy z Grodziska prowadzony lokomotywą SP45-186. Pociąg wjechał na peron drugi. Udajemy się, robimy podmianę drużyny i jedziemy z pociągiem osobowym do Bydgoszczy przez Wągrowiec. Pogoda była tak, jak tutaj mamy na tym filmie. Specjalnie dobrałem. Słoneczko świeciło, było ciepło, chmurki, aż się chciało żyć. Dojeżdżamy do stacji Wągrowiec. Dojechaliśmy oczywiście planowo. Po wyjechaniu ze stacji jedziemy wśród pól. Zbliżamy się do drogi. Kątem oka zauważyłem, że z lewej strony zbliża się samochód marki Tarpan, rozpędzony z dość dużą prędkością i zbliża się do toru. Oczywiście podajemy sygnał baczność. Pomocnikowi i szkoleńcowi mówię: uciekajcie do przedziału Wapora, a ja tu będę działał. Widzę, że jednak nie reaguje. Przystąpiłem do hamowania. Hamowanie nagłe. Po sygnale cały czas daje, no ale niestety facet, nie wiem czy zasnął za kierownicą czy co, pędzi prosto na pociąg. Także zderzyłem się z nim bokiem lokomotywy od strony pomocnika, lekko zahaczył o zderzak, uszkodził również zgarniacz śniegu oraz wygiął stopień. Po zatrzymaniu idę na lewą stronę, patrzę, samochód leży w rowie, oczywiście dachował. Natychmiast powiadomiłem dyżurnego ruchu o zaistniałej sytuacji, aby wezwał milicję i pogotowie ratunkowe. A ja w tym czasie udałem się zobaczyć, co się stało. Po chwili z szoferki wychodzi kierowca, lekko się zatacza i podchodzi do najbliższego drzewa i siada pod tym drzewem. Proszę się nie ruszać, niech pan się z tego miejsca nie rusza, bo ja zawołałem pogotowie, będzie pogotowie. Czy panu coś dolega, boli coś? Nie, nic mnie nie boli, jestem tak wystraszony. Panie, ja nie słyszałem, że pan jedzie w ogóle. Odwoziłem syna do szkoły, do pierwszej klasy na godzinę 8. Była już za 10, mówi, nie zdążę chyba dojechać i tak się spieszyłem, żeby zdążyć tego syna dowieść. To z panem jechał syn? No tak, jest w samochodzie. Krzyczę do kierownika, niech zobaczy, czy jest jeszcze dziecko w szoferce. Oczywiście dziecko było. Też o własnych siłach się po prostu wygramoliło z tego pojazdu. No kierownik, mówię, nie ruszaj, niech on tam zostanie, żeby nie uszkodzić. Oczywiście cała twarz zakrwawiona. Mały no płakał. Gdzie jest tatuś? No tatuś jest tam dalej, czeka na ciebie, nie? Ale tu zostań, nie może cię ruszać. Po chwili, to było jakieś 15 minut od tego momentu, zjawiło się pogotowie ratunkowe, zabrało oczywiście te osoby do szpitala. Oczywiście czekałem na przyjazd prokuratora, zeznania zrobiłem, no i pytanie, czy pojadę dalej. No w tamtych czasach
można było jeszcze prowadzić. No mówię, panie, ja się winny nie czuję, więc po prostu poprowadzę ten pociąg, nie? Ale po drodze będę się dowiadywał, co z tymi ludźmi jest, nie? No i dowiedziałem się później, jak już dojechałem do Bydgoszczy, że po prostu jest wszystko ok. Zostaną w szpitalu. Mały ma tam przecięte czoło i z tego tak ta krew leciała. I zostaną na obserwacji na 2 tygodnie. A ja po zjechaniu do Bydgoszczy oczywiście posprawdzałem dokładnie lokomotywę, zjechałem na kanał. Przyszli fachowcy, jeszcze stwierdzili, no nic nie było uszkodzone, tylko wygięty trochę ten, wygięty tylko był zgarniacz śniegu i stopień od drabinki do kabiny. Zrobiono naprawę i wróciłem z pociągiem pod wieczór do Poznania. Później się dowiedziałem, że wyszli ze szpitala, już ten pan rolnik już pracuje tam, a dziecko chodzi do szkoły. Tak z doświadczenia wiem, najgorsze to jest dla maszynisty, jak właśnie w wypadku giną dzieci. A ten pan kierowca dostał taką nauczkę, że na pewno już jak będzie zbliżał się do przejazdu, zachowa wszelkie środki ostrożności, bo to jest moment i po zawodach. Myślę, że te osoby, które obejrzą ten film przy zbliżaniu się do przejazdów kolejowych, będą zawsze miały na uwadze swoje bezpieczeństwo i innych. Dziękuję bardzo i zapraszam na moją stronę. Kamera, narracja i realizacja Ryszard Maj.